pracodawcy z nieco większą rezerwą oceniają sytuację gospodarczą kraju. Coraz więcej wskazuje na to, że zmierzymy się w najbliższych latach z recesją. Być może to też efekt z jednej strony sygnałów, które docierają z poza Polski, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą. Z drugiej strony pracodawcy też nieco gorzej oceniają swoją własną kondycję. Po raz pierwszy od 5 lat pojawił się taki znaczący wzrost firm, które deklarują redukcję zatrudnienia. I ta redukcja pojawia się jako jedno z uzasadnień czy efektów tak naprawdę zmiany płacy minimalnej od nowego roku. Widzimy, że ta zmiana płacy wpływa na decyzje pracodawców. Oni w pierwszej kolejności chcą przerzucić potencjalne koszty tego wzrostu na cenę produktów i usług, w drugiej kolejności zahamować inwestycje, ale też nie zawsze to są jedyne możliwości, które pozwolą znaleźć te środki budżetowe i w związku z tym pojawiają się na przykład ograniczenia w podwyżkach planowanych dla pracowników lepiej zarabiających, ograniczenia w zatrudnianiu nowych pracowników oraz, tak jak wspomniałem, właśnie redukcja zatrudnienia. Takich wyników nie notowaliśmy od 5 lat. Widzimy też, że na przykład w regionach wschodnich ten poziom tych deklaracji zwolnień jest wyższy niż średnia krajowa, więc to są takie pierwsze symptomy, które się pojawiają.